Dzień dobry, witaj na moim kanale. Jest mi bardzo przyjemnie Cię tu gościć. Mam na imię Sabina, jestem coachem do spraw intymności, kobiecości, cielesności, do wydobywania cielesnego potencjału, jaki w nas jest, do używania tej energii, tej wspaniałej, kreatywnej energii dalej, do tworzenia, do czucia się żywym, czucia się dobrze, czucia się soczyście w swoim ciele. Dziś chciałabym pomówić na temat gniewu. Gniew jest emocją, niczym więcej. Niczym mniej. Gniew jest po prostu emocją. I każdy z nas nieraz w życiu był po prostu wkurzony, można by powiedzieć wręcz tak, jak algorytm nie chciałbym, żebym mówiła, ale każdy z nas przynajmniej kilkaset razy się tak czuł. A jeśli nie pamiętamy o tym, to pewnie dlatego, że to było bardzo, bardzo dawno temu, lub wypieramy tę emocję. Tymczasem porozmawiajmy o trzech głównych aspektach, jakie łączą się z gniewem, trzech pozytywnych, wspaniałych aspektach, jakie łączą się z gniewem. Pierwszy z nich, gniew wskazuje, że jakaś Twoja granica jest naruszona. Jeżeli w Twoim obrębie pojawia się człowiek, sytuacja, okoliczność, przez którą czujesz jakieś naciśnięcie w środku siebie, coś, co wyzwala w Tobie dosłownie gniew, nienawiść, frustrację, furię nawet, to znaczy, że jakaś Twoja granica jest właśnie naruszona. I pytanie, czy ta granica jest faktycznie Twoją dobrą granicą, czy jest raczej taką, która niespecjalnie dobrze Ci służy? Bo jeżeli ta granica dotyczy Ciebie, Twojej osobowości, Twojej cielesności, granic Twojej skóry, absolutnych, nieprzekraczalnych granic Twojego charakteru, gdzie druga osoba wchodzi w nie z butami i sprawia, że czujesz się umniejszona albo umniejszony, poniżona czy poniżony, albo w jakiś sposób nawet mentalnie zgwałcona, czy zgwałcony. Nie boję się używać tego słowa, bo myślę, że jest na miejscu w takich, a nie innych kontekstach, kiedy jesteśmy zmuszani do czegoś wbrew naszej woli i używa się naszych zasobów wbrew nam, to wtedy ten gniew jest absolutnie słuszny. Ten gniew mówi: działaj, chroń się, zrób coś dla siebie, odejdź, walcz, uciekaj. Ten gniew jest wtedy słuszny. Gniew czasami pojawia się jako taki rodzaj emocji, i tu jest ten negatywny kontekst gniewu, kiedy przeczymy sami sobie, że możemy wyjść poza własne granice, kiedy jest to dla nas słuszne, kiedy to służy naszemu rozwojowi. I w takich kontekstach sabotujemy się. W takich kontekstach czujemy opór przed działaniem. Działaniem, które w dużej mierze, długofalowo jest dla nas po prostu dobre. Służy naszemu rozwojowi, służy nam jako ludziom. Więc gniew w tym ogólnym kontekście pojawia się, kiedy naruszane są nasze granice. I teraz albo naruszane są z zewnątrz, kiedy ktoś próbuje nam narzucić siebie, a my nie mamy tych mechanizmów obronnych, dzięki którym możemy to odepchnąć, wtedy jest gniew, wtedy działamy. Lub z wewnątrz, gdy mamy w coś wejść sami, ale czujemy opór. Więc warto słuchać tego gniewu, warto słuchać przede wszystkim tego sygnału w ciele, bo ciało wie lepiej. Emocje są mądrością ciała. I warto zanurzyć się w ich sygnał, warto posłuchać, co mają do powiedzenia, bo jeżeli mają coś do powiedzenia, to zawsze zwróć na mnie uwagę, bo coś się dzieje. A potem wyciągnij wnioski i idź z tym. I może nie jest zbyt korzystne działać w gniewie, może nie jest zbyt korzystne porywać się gniewowi, bo to przeważnie nie kończy się za dobrze, ale posłuchać gniewu, wyrazić go i powiedzieć chociażby: jestem tak wściekła, że mogłabym cię zabić tępą maczetą. Albo tupnąć nogą i powiedzieć: nie będę brać w tym udziału, bo nie jestem w stanie myśleć trzeźwo. To jest też oddanie szacunku samemu sobie. To jest oddanie szacunku tej emocji i tak naprawdę drugiemu człowiekowi czy ludziom, którzy są z nami w tej konkretnej sytuacji. Naruszanie granicy i pojawia się gniew. I kontekst albo zewnętrzny, albo wewnętrzny. Drugi aspekt. Gniew transformuje. Gniew w skali intensywności i działania emocji można by uplasować gdzieś na środku, jeśli by je wszystkie rozpisać. I przez na środku mam na myśli, jeżeli gdzieś najniżej zupełnie jest wstyd i wina, gdzie wstyd jest kompletnie najniżej i po prostu nas zamyka, odsuwa, blokuje, a
miłość i oświecenie są tymi najwyższymi, które sprawiają, że jesteśmy kompletnie otwarci i przyjmujący, pozbawieni jakichkolwiek granic, że wyczuwamy też jedność z każdym żywym stworzeniem i nie tylko. O tyle gniew jest gdzieś na środku. Gniew ma często takie konotacje raczej nieprzyjemne. Odczuwamy je w ciele jako coś niespecjalnie przyjemnego. Jednocześnie jest to tak silna emocja, że zmusza do działania. I pozytywny aspekt gniewu polega na tym, że bierzemy odpowiedzialność za siebie. Gniew jest takim wyraźnym, mocnym krzykiem, który mówi: zrób coś! Zrób coś! Bo trzeba coś zrobić. Ja się pojawiam i ja ci mówię, że trzeba coś zrobić. Coś mi tu bardzo nie pasuje. Hello! Jeżeli zdusimy gniew, to on się obróci przeciwko nam. Jakakolwiek zduszona emocja obraca się przeciwko nam. Bardzo pasuje mi tutaj fragment jednego z moich ulubionych wierszy. I nie przytoczę go słowo w słowo. Jest irlandzkiego poety, zdaje się. Ale idzie mniej więcej tak. Jeżeli nie pozwolimy oczom płakać, to któryś z naszych organów będzie to robił. Gniew jest dokładnie taki sam pod tym względem. Jeżeli go nie wyrazimy, to będzie się kotłował. A potem wybuchnie w najmniej oczekiwanym momencie. Nie kontrolujmy gniewu. Zauważmy go i działajmy z nim, bo transformujące działanie gniewu jest niesamowite. Trzeci aspekt gniewu jest niesamowity, jeżeli go zauważyć, wyrazić, przyjąć jego transformującą siłę i w tym trzecim aspekcie użyć w sypialni. Nie ma drugiej tak silnej emocji, która sprawia, że seks jest tak soczysty. Nie ma. Wydaje mi się, i jest to moja opinia w tym momencie, ale jeżeli czujemy potworny gniew i naprawdę chcemy komuś przywalić, albo coś rozwalić, albo wydrzeć się, cokolwiek, to jest tak silny ładunek energetyczny, że aż żal tego wartować. Jeden z moich ulubionych personalnych sposobów na to, jak rozładować gniew, to po prostu wziąć tę energię i zrobić z nią coś konstruktywnego. Przekształcić ją, przekuć ją poprzez przepuszczenie jej przez seksualność. Medytuj, krzycz, wal stopami w podłogę. Idź się kochać, naprawdę namiętnie, mocno kochać. Jeżeli nie czujesz barier między sobą a swoim partnerem i jesteś bardzo otwarta czy otwarty na to, żeby to powiedzieć, jestem wściekła, wściekły, muszę tego użyć i chodźmy się kochać. To zrób to. Zrób to i zobacz, jak się będziesz czuć. Zrób to i zobacz, ile masz potem energii. Bo tak użyty gniew jest konstruktywnie użytym gniewem. Przede wszystkim dystansujesz się od uczucia i jednocześnie zauważasz, że sytuacja wymagała działania, dzięki czemu możesz ją zmienić i zdobyć nowe doświadczenie. Także zostawiam Was dzisiaj z tą myślą. Pamiętajcie o tym, że wszelkie emocje są po to, żeby nam coś powiedzieć o nas samych, o tym, gdzie jesteśmy, jak się czujemy, co możemy zrobić ze sobą, co nam służy, a co nie. Jeżeli potrzebujesz pomocy i czujesz, że chcesz zrobić krok dalej, ale nie wiesz jeszcze jak, napisz do mnie, skontaktuj się ze mną, porozmawiajmy. To nic nie kosztuje, to niczego nie zobowiązuje. Ale pomoże Ci namierzyć te elementy, te rejony Ciebie samego, Ciebie samej, gdzie warto zrobić coś, co przyniesie Ci długofalową korzyść, spokój i poczucie harmonii, sprawczości. A tymczasem życzę przyjemnego dnia, głębokiego, dobrego, soczystego czasu, radości, uśmiechu. Razem z każdym gniewem, frustracją, furią, jaka gdzieś czasami się pojawia. Nie wypierajmy tego. Po prostu cieszmy się tym, co mamy. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.